Z narastającym osłupieniem obserwujemy to, co dzieje się wokół sporu kontrolerów ruchu lotniczego z rządem PiS. Jeśli nic się nie zmieni, Europejska Agencja Eurocontrol może zamknąć część przestrzeni powietrznej nad Polską. Jeśli nic się nie zmieni, od 1 maja na polskich lotniskach zostanie ledwie garstka tych, którzy decydują o ruchu samolotów. Ten spór to kwintesencja państwa PiS. Otwierać wojny z kolejnymi grupami zawodowymi, odbierać im nabyte uprawnienia, a jak zaczną protestować, określać ich mianem uprzywilejowanej kasty, szczuć na nich i czekać, aż zmiękną. Po prawie 2 latach sporów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej widać, że kontrolerzy nie zmiękli, nadal twardo walczą o swoje i słusznie. Dzieje się to jednak w sytuacji szczególnej, w sytuacji, gdy od 2 miesięcy za polską granicą toczy się krwawa wojna. Dziś kwestia ruchu lotniczego nad Polską to nie tylko bezpieczeństwo pasażerów samolotów. To także bezpieczeństwo dostaw. Dostaw koniecznego, potrzebnego, jakże potrzebnego Ukrainie wyposażenia. Oczekujemy, że polski rząd przestanie rżnąć głupa i zakończy konflikt, spór z kontrolerami ruchu lotniczego. To jest dziś decyzja konieczna. Żarty się skończyły. Pamiętacie opowieści z mchu i paproci o budowie centralnego portu komunikacyjnego? Dziś widać bardzo jasno, że ta gigantyczna inwestycja, budowa nowego lotniska i terminalu kolejowego, to rzecz ponad siły i przede wszystkim ponad realne potrzeby państwa polskiego. Co tu jednak mówić o budowie nowego wielkiego lotniska, skoro za chwilę zabraknie fachowców do obsługi lotnisk już istniejących?